zbliża się termin porodu. Proszę mi powiedzieć, czy dobrze się spakowałam, czy wszystko mam? Zawsze to, co zabieramy do szpitala, dzielimy na dwie części. Część dla mamy i część dla dziecka. Proszę pamiętać, że bierze Pani niewielką ilość bagażu, więc albo jedna większa walizka, albo dwie mniejsze, bo to, co przyniesiecie, to będziecie przenosić Oczywiście. Pomiędzy salami. Zabiera Pani ze sobą na pewno wszystkie dokumenty, jakie Pani ma. Proszę pamiętać, że najważniejsza z tych dokumentów jest wynik grupy krwi, wynik oryginalny i wynik, w którym jest Pani PESEL. To jest tak naprawdę najważniejsze, co Pani zabiera. Wszystkie wyniki badań, które Pani miała w trakcie ciąży, wszystkie USG, wszystkie opisy lekarskie i zalecenia. My na Izbie Przyjęć wybierzemy z tego to, co jest nam potrzebne. Rozumiem. Przychodzi Pani do porodu, będzie się Pani musiała przebrać. W związku z tym przynajmniej dwie koszule na sam początek będą potrzebne. Skoro koszule, to żeby zachować jakąś intymność, potrzebuje Pani szlafrok. Na pewno będzie się Pani chciała umyć, w związku z tym ręczniki też przypuszczam, że dwa. Klapki pod prysznic dla zachowania higieny. Bardzo się chce po porodzie i w trakcie porodu pić, w związku z tym woda mineralna, niegazowana, w małych butelkach, bo łatwiej po nią sięgnąć niż po dużą. Najlepsza byłaby taka z dzióbkiem, ale nie jest to obowiązkowe. Coś, po co będzie łatwo sięgnąć. I z rzeczy typowo poporodowych. 2-3 podkłady, żeby było Pani i wygodniej przewijać, i żeby Pani było sympatyczniej leżeć. Wziąć kilka, 2-3, jeżeli trzeba będzie więcej, dostaną Panie na miejscu. Ale często wolicie mieć swoje. Duże podpaski, typowo poporodowe, to już jest do wyboru co Państwo chcecie. I oczywiście majtki poporodowe. My proponujemy majtki siatkowe. Są bardzo wygodne. Proponuję nie kupować majtek flizelinowych. One nie przepuszczają powietrza. Matkom jest bardzo gorąco. Siatkowe, jeden rozmiar pasuje na każdą panią. Jest ten plus, że kosztują niedużo, łatwo je wyrzucić, jeżeli by była potrzeba. Bardzo często się też przydają po porodzie, szczególnie w kolejnych dobach, jakieś wkładki do biustonosza, żeby też łatwiej zachować czystość. No i to, co najważniejsze, czyli cała sfera kosmetyków, szampon, czasami suszarka, to, co Pani potrzebuje, co Pani ma swojego. I tu mamy część dla mamy. Okay. No to teraz przejdźmy dzidziuś. Do noworodkowej części. Widzę, że ma Pani przygotowany rożek i ten rożek bierzemy sobie na początek. Ponieważ na czymś musimy malucha położyć wcześniej czy później, Oczywiście. Jak go będziemy ubierać. Proszę pamiętać, że dzieci po porodzie nie są kąpane, mogą być troszkę brudne, taka ich uroda. W związku z tym, żeby zachować czystość, na rożek rozkładamy pieluchę tetrową. Łatwiej jest wyprać to niż to. W związku z tym rozkładamy pieluchę na rożku, a druga jest pod buźkę. Wygodne do wyprania. To nie musi być tetra, może być flanela, bambus, co tylko Pani chce. Ma być miękkie i szmaciane. Dobrze. No i coś dzidziusia ubierzemy. No to komplety rzeczy. Tutaj ubrania kupuje Pani dowolne, natomiast najważniejszą rzeczą jest to, żeby pamiętać, że dwie warstwy ubrania na górę i dwie warstwy z długim rękawem i jedna na dół. Tu przykładowo. Mamy koszulkę, mamy kaftanik i mamy półśpiochy. Dwie warstwy z długim rękawem, jedna na dół. Bardzo często panie bardzo chętnie korzystają też z pajaców, czyli ubranie z rękami i nogami i do tego na przykład body, też długi rękaw. Można dowolnie modyfikować, natomiast ważne jest, żeby pamiętać o tych dwóch długich rękawkach. Oczywiście coś na główkę, przynajmniej na początek, czyli czapeczka, skarpetki i albo druga para skarpetek, albo rękawiczki. No i maluch będzie przewijany. W związku z tym potrzebujemy chusteczki i w warunkach szpitalnych pieluchy jednorazowe. Firma dowolna, mniej więcej 10 sztuk na dobę, tak średnio liczymy i proponujemy chusteczki. Ilość kompletów dla malucha liczymy też średnio jedną na dobę.
zawsze rodzina może coś więcej dowieść. I tym sposobem mama i dziecko są przygotowani do przyjścia do szpitala. Znajdujemy się na bloku porodowym, na którym jest 6 sal przedporodowych i 4 sale porodowe. Wszystkie sale są jednoosobowe. Pacjentka, która jest przyjmowana do porodu, może przebywać na tych salach z osobami towarzyszącymi. Na sali przedporodowej pacjentka przebywa w pierwszym okresie porodu. Jest to czas rozwierania się ujścia szyjki macicy, adaptacji główki w kanale rodnym. Obecnie znajdujemy się na sali porodowej, gdzie pacjentka rodząca przebywa w drugim okresie porodu, w trzecim okresie porodu i we wczesnym połogu, czyli to są 2 godziny po porodzie, gdzie ma okazję przywitać się ze swoim dzieckiem, kangurować się, czyli bezpośredni kontakt skóra do skóry. Po tym okresie pacjentka wraz z dzieckiem zostaje przewożona na salę matki z dzieckiem, która jest w systemie rooming in i tam pozostaje do końca pobytu w szpitalu. Każdy noworodek ma ocenianą skalę Apgar. Proszę pamiętać, że maksymalna punktacja to 10, natomiast za dobry stan dziecka uważamy 8 do 10 punktów. Zdarza się, że dziecku trzeba pomóc zaadoptować się do życia poza mamą, stąd na każdej sali porodowej jest część dla mamy i część dla dziecka. W naszym szpitalu część dla dziecka jest w zasięgu rąk mamy. W oddziale położniczym mamy sale 2-osobowe i 3-osobowe. Pacjentka wraz z dzieckiem przebywa na tych salach do końca pobytu w szpitalu. Na sali pacjentka ma węzeł sanitarny, telewizję, kącik noworodka. Wszystkie noworodki po urodzeniu mają wykonywany zabieg Credego, czyli kropimy im oczy, żeby zapobiec infekcji, oraz podawaną witaminę K. Witamina K jest witaminą przeciwkrwotoczną. Podaje się ją kilka godzin po urodzeniu. Noworodki mają wykonywane badania przesiewowe. Pierwszym z tych badań jest badanie pulsoksymetryczne, tak uczenie się nazywa, badanie pulsoksymetryczne wykonywane na kończynach dziecka. Ma na celu wykryć rzadkie wady serca. Następnym badaniem jest badanie przesiewowe suchu, wykonywane mniej więcej dobę po porodzie. Jest badaniem przesiewowym, które pokazuje nam, czy mamy normę, czy kontrolę. W przypadku kontroli przesyłamy malucha do poradni laryngologicznej. Ostatnim badaniem przesiewowym jest badanie przesiewowe z krwi w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy, wrodzonego przerostu nadnerczy i jeszcze całego szeregu rzadkich chorób metabolicznych. Pobranie tego badania jest możliwe po skończeniu przez dziecko 48 godziny życia. Noworodki w szpitalu są szczepione. Pierwsze i jedyne szczepienie przeciwko gruźlicy i pierwsze z serii szczepień przeciwko WZW typu B, czyli wirusowemu zapaleniu wątroby. To szczepienie będzie jeszcze później kilkakrotnie powtarzane. Noworodki po urodzeniu nie są kąpane. Najwcześniej kąpiemy dzieci w drugiej dobie po urodzeniu, jeśli rodzice tego chcą. Oczywiście zawsze mogą przyjść i zobaczyć kąpiel malucha, jeśli tylko tego chcą. Podstawą naszej relacji zawsze jest komunikacja. Proszę pytać, pytać, pytać.